Hanem Remenem Evensenem. Noriaki Kasai. Piotr Jas też był rekordzistą świata w długości lotu, bodajmy. Tak. 230 metrów musiałby skoczyć Noriaki, by pokonać Johana Andre Forfanga. Ładnie leci Kasai. Daleko i pięknie! Noriaki, szacunek, czapki jesteś wielki. Jesteś wielki, jesteś wspaniały. 241,5 metra. To skok reprezentanta Japonii. Co oznacza, że jest to jego nowy rekord życiowy. I jeszcze próbował zrobić telemark. No próbował zrobić telemark i dlatego też jest bardzo wysoko oceniony. Czterech sędziów oceniło ten skok na 19 punktów. Jeden sędzia na 18,5. 16 punktów odjętych za wiatr. No to jest klasa wielkiego mistrza. To jest klasa wielkiego skoczka. Na pierwszym miejscu Noriaki Kasai. Wielkie, wielkie brawa.